Dziś na kultowej kanapie Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie gościmy panią Hannę Banaszak. Dobry wieczór. Bardzo mi miło. Pani Haniu, wiem, że nie lubi pani, jak zwraca się do pani per gwiazdą, że nie lubi pani wspominać i że jest pani osobą, która patrzy cały czas w przyszłość, realizując kolejne wyznaczone przez siebie cele. Mm-hmm. To tak pokrótce można streszczenie z tego, co w internecie tak naprawdę chyba pani zamieściła sama, bo wyczytałem, że tą stronę skomponowała pani sama. Tak, zaprojektowałam sama. Dobrze. I chciałem zapytać teraz, ponieważ w momencie, gdy ktoś nie ma w ogóle pojęcia o tym, kto to jest Hanna Banaszak, mm-hmm. i wchodzi w internet, żeby się dowiedzieć, to od razu napotyka na cytat z Gombrowicza na temat formy. Ja sobie pozwolę zacytować. Niech pan sobie cytuje. Sama sobie przypomnę. Tak. Więc to mniej więcej brzmi tak. Artysta jest niewolnikiem swojej formy. Uczciwy artysta robi to, na co forma mu pozwala. Tak. I teraz pytanie mam następujące. Ponieważ pani jest osobą kojarzoną z muzyką jazzową, swingową, wokalistka, jazzowa piosenkarka. Czy nie korciło panią, żeby kiedyś zrobić zupełnie coś innego w formie niż to, co pani uprawia do tej pory, jeżeli chodzi o muzykę? Proszę pana, korci mnie od zawsze i zresztą robię to. Nawet dzisiaj po koncercie został wyemitowany, już w momencie, kiedy publiczność wychodziła, mój taki utwór, który skomponowałam dosłownie 2 tygodnie temu, dla potrzeb wystawy malarskiej. Po prostu zajęłam się trochę muzyką ilustracyjną również. I ja sięgam po różne gatunki. No, są takie, na które nie pozwala mi właśnie moja osobista forma. Bo po prostu jestem gdzieś też ograniczona, prawda, z możliwościami różnymi. I to na przykład dotyczy muzyki rockowej. Tu na pewno Hanna Banaszak by się nie sprawdziła, chyba że znalazłabym na to jakiś pomysł przewrotny. No właśnie. Prawda? Co też nie jest wykluczone do końca. Ale nie, to już tak nie chcę wszystkiego próbować robić, to nie ma sensu, ale próbuję przeskakiwać samą siebie i próbuję dotykać różnych zarówno gatunków muzycznych, jak i różnych treści i też różnych dziedzin, które zdawać mi się mogło, że nie mam z nimi wiele wspólnego, a jednak próbuję. Tak na przykład zdarzyło mi się fotografowanie, ale też napisałam tomik wierszy i teraz tak. Piszę inną formę na przykład, która mnie bardzo wciąga i... Częstochowa, ja przepraszam, że przerywam, ale Częstochowa stoi wielkimi fotografikami, mm-hmm. Wojciech Braźmowski nie tylko, mm-hmm. i jest bardzo duże środowisko osób, które fotografują, naprawdę wleczne, mm-hmm. Które właśnie prosiło mnie, żebym zadał pytanie, tak? Jakim aparatem pani fotografuje, czy fotografowała? No wiemy, że na błonie światłoczułej, czyli analogowym sprzętem, tak. Ale czy jest to jakiś wyszukany sprzęt? Nie, czy nie, to jest na zwykły Canon EOS, ale analogowy. Mm-hmm. Natomiast, wie pan, to jest ze mną tak, ja nie jestem żadnym fotografikiem. To, że zaczęłam fotografować w pewnym momencie, to jest czysty przypadek, ponieważ w latach, chyba początek 90., może koniec 80., po prostu kupiłam sobie aparat fotograficzny. I to coś taki aparat. Trzeba było z nim zrobić. Tak, i zaczęłam fotografować różne szczegóły. To mnie najbardziej interesowało. Różne, to taki świat moich spostrzeżeń, mm-hmm. wynikający z zamiłowania do plastyki, której w życiu nie zrealizowałam, bo nie zdążyłam, ponieważ znacznie wcześniej zaczęłam śpiewać, to śpiewanie mnie wciągnęło już jako nastolatkę. W związku z tym nie wybrałam się na Akademię Sztuk Pięknych. O czym też myślałam. Myślałam o psychologii lub o właśnie Akademii Sztuk Pięknych. Nie udało mi się tego zrealizować, ale te umiłowania mi pozostały i w związku z tym je realizuję. Większość na przykład moich ostatnich płyt
Większość ich okładek to są moje projekty całkowite. Tak samo sobie projektuję plakaty, no takie malutkie różne graficzne. Tak. No to bardzo cieszy. Pani Haniu, w jednym z wywiadów powiedziała Pani tak. Cała moja rodzina była bardzo rozśpiewana. Najlepiej śpiewało nam się, jak jechaliśmy na wycieczkę samochodem. Nawet jakaś ciocia w chórze gdzieś się udzielała. Natomiast Pani nie zdała do szkoły muzycznej, ponieważ na egzaminie Pani się wstydziła zaśpiewać. Ja byłam takim bardzo zamkniętym dzieckiem w tamtym okresie szkolnym, czyli 6-7 lat. I przygotowałam się na egzamin do szkoły, podstawowej szkoły muzycznej. Przygotowałam, jak dziś pamiętam, piosenkę między innymi Walentyna Twist. Nie wiem, czy tak. Pamiętacie? Walentyn. Może jesteście tak. Zupełnie. Nie. Pani Stanek śpiewała? Nie. Nie, to śpiewał zespół taki ze Szczecina, wokalny, dziewczęcy, Filipinki. Filipinki, tak, kojarzę jak najbardziej. I ja tę piosenkę przygotowałam, ale niestety, kiedy przyszło do zaśpiewania, jej bardzo się wstydziłam, co za tym idzie, nie zostałam po prostu przyjęta do tej szkoły. Ale dzisiaj z perspektywy czasu niekoniecznie żałuję. Tylko wolę tego tematu nie rozwijać, bo... Dobrze, ale mnie interesuje jedna rzecz, bo czy mamy do czynienia z cudownym dzieckiem, które samo, bez edukacji muzycznej osiągnęło tak wysoki poziom artystyczny, jeżeli chodzi o wokal, czy Pani w swoim życiu zawodowym jednak posiłkowała się, no nie wiem, korepetycjami, lekcjami? Nie. Czyli odpowiadając Panu na pytanie, czy mamy do czynienia mamy. Z genialnym dzieckiem, nie wiem. Znaczy nie, powiem, że mamy. Los tak. mnie obdarzył rzeczywiście talentem muzycznym bardzo, szeroko, bogato, bo dziś już mogę to ocenić, sama oceniając innych i wiele się nauczywszy po drodze. Ale tak, to jest sprawa bardzo indywidualna, bo pewnego, po pierwsze, wyczucia estetycznego, które zawsze jakieś miałam, to może wynika właśnie z plastyki, z umiłowania do plastyki, że również gdzieś ta estetyka również jest przełożona na dźwięki, na dobór repertuaru, na sposób interpretowania. Oczywiście uczyłam się tego przez lata, no ale także trzeba dodać jeszcze jeden aspekt, że ja zaczynałam w czasach, kiedy wokół mnie przechadzały się najwybitniejsze wzorce. I one mnie wcale nie uczyły. One często na mnie pisały te wzorce, że tak się ładnie o nich wyrażę. Może ci wspaniali twórcy. Miałam szczęście oczywiście, że ich spotkałam w swojej drodze. No i przede wszystkim, że zechcieli dla mnie pisać, a nie jednokrotnie sami mi to proponowali. Więc to jest, myślę, też bardzo istotne. Kto wie, czy nie najistotniejsze, bo my wszyscy, którzy w tamtych czasach zaczynaliśmy, po prostu mieliśmy zawyżoną poprzeczkę. My odnosiliśmy to, co robimy, do tych wspaniałych ludzi, którzy już istnieli, którzy już mieli swoje dorobki. Dziś współczuję trochę młodzieży, mają trochę gorzej. I to nie dlatego, że nie ma takich wzorców, bo gdzieś z mojego pokolenia jeszcze chociażby są tam przecież wspaniali wykonawcy. Nie tylko z mojego, z młodszego też niektórzy, ale wydaje mi się, że problem polega na tym, że karmi ich się medialnie niestety papką. I niestety nie mówi się o tym, że sztuka polega na indywidualizmie. W związku z tym wszelkiego rodzaju naśladownictwo nie ma kompletnie nic wspólnego ze sztuką. Jeżeli ci młodzi ludzie się nie uwolnią od tego schematu, że występują w jakimś takim programie show śpiewany, gdzie raczej każe im się naśladować, a nie szukać swojego sposobu zinterpretowania, to zabrną w ślepy zaułek. Niestety, to jest zasada. To jest zasada uniwersalna, dotycząca każdych czasów. Sztuka jest zawsze indywidualna. W związku z tym, jeżeli ktoś, kto śpiewa, się nie wyróżnia i próbuje dorównać jakiemuś pierwowzorowi, to ma naprawdę bardzo krótkie nóżki. To polecam sobie przemyśleć młodym ludziom. Bardzo dobrze, bo na pewno ten wywiad obejrzy mnóstwo młodych osób.
ja postrzegam panią troszeczkę jako taką osobę, która jest dość mocno zbuntowana w stosunku do czasów obecnych, tej wszechogarniającej komercjalizacji, plotek, sprzedaży i tak dalej. Miałem nie zadać tego pytania, ale zadam. Pani Hani, może pani nie odpowiedzieć, ale zobaczymy, żyjemy dzisiaj w czasach, w których wszyscy z pasją, no może nie wszyscy, ale większość społeczeństwa jest gotowa zapłacić jakieś pieniądze za to, by dowiedzieć się o plotkach dotyczących gwiazd. Gwiazdy robią wszystko, żeby w tych plotkach uczestniczyć, żeby być gdzieś tam na firmamencie, żeby być na tym witrażu. Natomiast ja pamiętam taką historię, będąc młodym chłopcem, że pierwsza jak gdyby plotka dotycząca mediów, to była związana z panią. Że pani Hanna Banaszak jest panem premierem Rakowskim. Co oczywiście no, później pan Laskowik wyprostował w końcu i naród uwierzył, że to jest oczywiście kłamstwo i że czegoś takiego nie ma miejsca, żeby był spokój, ale no, gdzieś tam się zaczęło może nawet i od tak. pani, prawda? Też tak uważam, że to się ode mnie zaczęło po wojnie przynajmniej. Tak. Ja nie wiem jak to było tam kiedyś, wcześniej, ale... No cóż mogę powiedzieć panu o tym? Mnie los oszczędził. Znaczy, ta plotka była potężna rzeczywiście i bardzo przykra, przyznam szczerze, ponieważ odbywała się w czasach Solidarności. To takie złożenie mnie w taki zestaw, tak. w taki duet, to był bardzo niekorzystny, można powiedzieć, dla mnie, prawda? Więc, no cóż, spotkało mnie mnóstwo przykrości z tego powodu w tamtych czasach, ale z drugiej strony wiele mnie to też nauczyło. I ja mam do życia stosunek w ogóle taki, że wszystko jest po coś i wszystko jest ciekawe, wszystko jest, nawet nasze upadki, nie tylko wzloty są uczą nas, po prostu nas rozwijają, więc... Więc traktuję to jako jakiś etap. Natomiast potem rzeczywiście sytuacja, rzeczywistość mnie oszczędziła. Wydaje mi się, że w dużej mierze dlatego, że ja od początku nie byłam skora do tego, żeby opowiadać o swoim życiu prywatnym, ponieważ uważam, że trochę tajemnicy. To jest dużo bardziej fascynujące, niż takie wyflaczanie się całkowite, opowiadanie, że teraz kocham, teraz już nie kocham, a potem znowu doznałam olśnienia, a potem... Wie pan, to jest śmieszne. Jesteśmy tylko ludźmi i ja rozumiem, że różne są sytuacje, czasami popełniamy błędy, czasami głupstwa robimy i tak dalej, ale niekoniecznie musimy o tym wszystkim opowiadać światu. Dokładnie. Nie dlatego, że mamy coś do ukrycia, bo ja nie mam nic, natomiast z powodów właśnie czysto estetycznych, takich życiowych. Ja osobiście też nie jestem zainteresowana dowiadywaniem się o ludziach takich rzeczy. Kompletnie mnie to nie interesuje i dlatego nie pozwoliłam też na to, żeby ktoś wchodził z butami w moje życie. Prywatne, rzeczywiście. Pani Haniu, chciałbym zapytać tak. Pierwsza płyta, Summertime, to jest rok 1980. Mieliśmy nie wspominać, ale... 1980, tak. W zeszłym tysiącleciu. No, jakby nie patrzeć, a później... 6 lat później dopiero Hanna Banaszak, kolejna płyta. 6 lat przerwy. No, stan wojenny, tak? 81 w ogóle. Jakieś takie ciężkie czasy. Czy te ciężkie czasy PRL-owskie w jakikolwiek sposób wpłynęły na pani twórczość, na tą muzykę, którą pani tworzyła, na aktywność artystyczną, czy... Wie pan co? Mnie w ogóle jest obce stwierdzenie, że ciężkie czasy PRL-owskie. Oczywiście od strony politycznej to one były, niesprawiedliwe. I tu możemy rozwinąć ten temat. Natomiast ciężkie. Ja, dla mnie, mówiąc przez pryzmat siebie, ja byłam bardzo młodą osobą wtedy. A młodość wszędzie jest piękna. Tak. Człowiek wchodzi w życie. Ja zaczęłam śpiewać mając 18 lat. Zaczęłam poznawać fascynujących ludzi wokół.
Ci ludzie dla mnie tworzyli. Ja robiłam programy telewizyjne, robiłam jakieś nagrania, koncertowałam bardzo dużo. No o jakich ciężkich czasach PRL-owskich, patrząc w ten sposób na to, ja mam osobiście powiedzieć, jeśli tak wiele mnie spotkało dobrego. Zarabiałam mało, dlatego że wtedy wszyscy byliśmy objęci takimi zasadami, że każdy tam według stawek, według tak zwanych weryfikacji zarabiał jakieś takie pieniądze, które nam pozwalały naprawdę skromnie żyć. I nie zarabialiśmy w ogóle na płytach, na ilości sprzedanych egzemplarzy i tak dalej, i tak dalej. Ale to w ogóle nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby śpiewać, żeby poznawać życie, żeby poznawać ludzi, żeby się zachwycać tym, czym się zachwycić dawało. A dawało się wieloma rzeczami zachwycić, dlatego że na przykład teraz, jak patrzę często na młodych ludzi, widzę, jak oni gonią za podstawowym bytem, jak oni nastawieni są na to, żeby osiągnąć, żeby zdobyć, żeby kupić. A my, przez to, że niczego nie było i nikt nie miał szans nic kupić, w związku z tym my byliśmy nastawieni na to, żeby się jakby wymienić emocjonalnie i towarzysko. Pięknem w nas, prawda? Że każdy coś miał do dania takiego od siebie. My częściej z sobą obcowaliśmy nawzajem. I to jest wspaniałe, to jest taka wartość, ja dzisiaj tego aż tak nie widzę. Nawet dwa albo trzy lata temu na 50. festiwalu w Opolu zostałam zaproszona, tam zaśpiewałam samba przed rozstaniem. Spotkałam wielu kolegów, bo na ogół jednak już od wielu lat śpiewam recita, więc mały mam kontakt ze środowiskiem, ale spotkałam się z kolegami sprzed lat, koleżankami i byliśmy zdziwieni, że po koncercie wróciliśmy do hotelu, a ten hotel był zamknięty na cztery spusty. To była godzina gdzieś 11 raptem. I my nawet nie mogliśmy wejść do restauracji. I to było dla nas zdumiewające, dla młodych wykonawców w tym koncercie zupełnie nie. Ponieważ oni wykonują swój jakiś tam blok muzyczny i oni wracają do hotelu, wysypiają się i jadą dalej i tak jakby nie uprawiają tego czegoś, dlaczego my w tamtych czasach w ogóle chcieliśmy uprawiać ten zawód. Dla obcowania wspólnego, dla relacji, dla rozmów, dla naprawdę, dlatego ja wcale nie uważam, rozumie pan, patrząc na to w ten sposób, wcale nie uważam, żeby to były dla mnie czasy ciężkie. Tak strasznie ciężkie. One nie były ciężkie. No, panie Haniu, pozazdrościć w ogóle na samym początku pan Aleksander Bardini porównał panią do Edith Piaf i posypały się tak wspaniałe komplementy i w ogóle reklama taka i no, co tu dużo mówić. Pan Kofta i tak dalej, no piszą dla pani, jako dla młodej dziewczyny do śpiewania, no to czegoż więcej oczekiwać na starcie. No, to wielki tak, rzeczywiście wielkie szczęście. Jest pani wielką szczęściarą. Tak. No poza tym jest pani bardzo uzdrowiona i ma pani Myślę, że to głos. Też nie jest bez znaczenia. Ja myślę, że uroda też nie była bez znaczenia. Dodajmy jeszcze wdzięki. Tak, i mamy wszystko. Dobrze, to może nie chciałbym, bo moglibyśmy do późna, ale zostałam ustrzelona strzałą kociego wyboru. Miłość od pierwszego wejrzenia. Czy zdarzyło się pani, no to już jest teraz plotka, czy zdarzyło się pani, doświadczyć miłości od pierwszego wejrzenia? Czy wierzy pani w ogóle, że istnieje coś takiego? Wie pan, z tą miłością to jest tak obszerny temat. Po latach ja zrozumiałam dopiero, co to miłość jest. Pan mówi do mnie o zakochaniu, ale to są dwie różne sprawy. Miłość to jest coś znacznie głębszego. To jest przede wszystkim dawanie, to jest także trud, to jest także mozum codzienności. To jest miłość. Natomiast czy zdarzyło mi się zakochać od pierwszego wejrzenia? Tak, na pewno. Czy to się zdarza w przyrodzie? Na pewno. Musiałabym mówić też za innych, nie wiem.
wydaje mi się, że to są trochę pomylone pojęcia, bo miłość jest jednak gdzie indziej. Miłość jest tam gdzieś dalej, kiedy ta euforia mija. I wtedy dopiero można się dowiedzieć, czy miłość jest, czy nie. Czy to tylko było takie ulotne zauroczenie. Czy odpowiedziałam panu? Tak, odpowiedziała mi pani. Dowiedziałem się, że są dwa różne rodzaje, że jest zakochanie i że jest miłość. I że to są zupełnie dwa różne pojęcia. Zakochanie to jest bardziej chemia, chemia, a miłość to jest świadomość. Czy kiedykolwiek zadaję to pytanie wszystkim osobom, które goszczą na tej kanapie, czy kiedykolwiek musiała pani wykonywać inny zawód poza śpiewaniem, żeby utrzymać się? Nie. Nie zdarzyło mi się. Nie, powiem więcej. Nie zdarzyło mi się prosić przez 40 lat mojej pracy o koncert. Nie wiem, czy bym to umiała, gdyby przyszła taka sytuacja, żeby poprosić, zadzwonić gdzieś i poprosić, żeby ktoś mi zrealizował koncert. Znaczy, żeby ktoś udostępnił mi salę, żeby mnie zaprosił, żeby znalazł sponsorów i tak dalej. Przez te wszystkie lata to ja jestem zapraszana i to uważam za swój, nie lubię słowa sukces, bo on jest taki, trzeba by też rozwinąć tę myśl, ale pójdźmy na skróty uważam, że to jest jeden z moich większych sukcesów zawodowych, że naprawdę nie sztuką jest zaistnieć na rok, dwa, trzy, nawet pięć. Dokładnie. Sztuką jest przetrwać tyle lat i mam wrażenie, że może jeszcze trochę przetrwam. Nie, no to oczywiste jest, to proszę tu się likwidować nam za bardzo. Co widzieliśmy dziś na koncercie, pełna sala wypełniona po brzegi i młodzież, starsi i seniorzy. I wszyscy tak, bardzo żywo. Tak. I teraz proszę zobaczyć jedną rzecz. Pani Hannę Banaszak nie ma w radiu, a jeżeli jest, to jest w moim magicznym domu i to jest wszystko. Nie ma pani piosenek nowych. Ja nie słyszałem w żadnej rozgłośni radiowej pani piosenek. Nie ma. W telewizji ja już pani nie widziałem nie wiem ile lat. Przyznam, że trochę z wyboru, dlatego że propozycje, które otrzymuję, to są na ogół na przykład, żebym wystąpiła w teleturnieju muzycznym, już nie będę mówić jakim, żebym tam zaśpiewała i nawet się nie daje tym wykonawcom zaśpiewać całej piosenki, tylko dwie minuty. Tak. No bo tam zupełnie o co innego chodzi. Ja takich propozycji nie przyjmuję po prostu, bo uważam, że to, że ich nie przyjmuję, to jest też rodzaj szacunku mojego dla tych twórców, którzy dla mnie pisali. Nie po to. Tyle się nauczyłam dzięki tym ludziom na tym wspaniałym repertuarze, którym mnie obdarowali, żeby to rozdrobnić. Żeby zostawić piosenkę bez puenty na przykład, tak. Prawda? I żeby korzystać z tego w sposób nieelegancki. Dlatego ja się na to nie godzę, okazuje się, że to jest całkiem niezła postawa, ponieważ ludzie to doceniają. Nie myślałam takimi kategoriami, kiedy podejmowałam takie decyzje na początku, ale teraz wiem, że przy okazji rzeczywiście wcale niekoniecznie się przegrywa, kiedy się nie występuje w mediach i nie pokazuje tam w jakichś pismach i tak dalej. Czasami właśnie wręcz odwrotnie. To działa. Tak, czasami odwrotnie działa i ludzie właśnie takich osób szukają. Zawsze znajdą. Ja muszę przyznać się szczerze, że już w tym momencie bardzo pani dziękuję za ten poświęcony czas, bo ja zawsze chciałem z panią porozmawiać. I to, że się pani zgodziła, biorąc pod uwagę pani, ja co prawda nie reprezentuję żadnej gazety ani żadnego portalu, reprezentuję Miejski Dom Kultury w Częstochowie. No i ten wywiad będzie na tej stronie Miejskiego Domu powieszony, więc jak gdyby do internetu on jednak się dostanie, kto będzie chciał, to do niego będzie miał dostęp. Natomiast no, uważam to za swój taki mały sukces dzisiejszego wieczoru, że udało mi się panią na wywiad namówić. Jest pan miłym człowiekiem. No staram się pani, ale ja myślę, że pani jest jeszcze bardziej miła. No dobra. Tak? No może na koniec jakaś anegdota, jeżeli bym mógł o Częstochowie, bo pani tam u nas nie było. Ja pamiętam 87 rok, Filharmonia, siedziałem w trzecim rzędzie, pan Strobel na gitarze i pani wyszła w takim przepięknym, białym, grubo dzierganym sweterku.
kostiumie. W takim znaczy kostiumie. I ja pamiętam ten koncert do tej pory i to, no to już, no nie liczmy ile, ale dzisiaj było też tak rewelacyjnie, jak nie lepiej. Bardzo się cieszę, dziękuję. Gościem Miejskiego Domu Kultury była pani Hanna Banaszak. Bardzo dziękuję za wywiad. Ja dziękuję. Do zobaczenia.